Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj postanowiłam nagrać spontanicznie taki krótki haul lumpeksowy, gdyż jak zauważyliście zapewne moje programy są zazwyczaj zaplanowane i takie raczej tematyczne, ale ostatnio, w ostatnich 2 tygodniach zrobiłam bardzo fajne zakupy i to w dodatku za bardzo małe pieniądze. Dwukrotnie byłam na takich krótkich 15-minutowych zakupach po normalnej mojej pracy i w związku z tym postanowiłam się z tym podzielić. Niektóre z tych rzeczy, które kupiłam, będę przerabiać i pokazywać w kolejnych programach, także zapraszam. Pierwsze rzeczy, które chcę pokazać, to rzeczy za 2 i 3 zł. Akurat była to wyprzedaż ostatniego dnia przed dostawą w moim ulubionym sklepie z używanymi rzeczami, w związku z tym pokażę teraz, co udało mi się kupić. Pierwsza rzecz to jest taka kurtka aksamitna. Kosztowała 3 zł, tutaj jeszcze widać, o nawet nie, 2 zł. Tutaj widać jeszcze oryginalną cenę, 12 zł. Pierwotnie tyle ona kosztowała, natomiast ja ją kupiłam za 2 zł, właśnie ostatniego dnia. Jest to świetna kurtka i to w dodatku bardzo dobrej marki, Whistles of London. I jest co prawda w rozmiarze 12, ale po przymierzeniu jej okazało się, że wcale nie jest o wiele za duża, jest troszeczkę luźna, będę ją używać jako kurtki. W dodatku jestem, można powiedzieć, kostiumologiem lub też doradczynią w sprawie kostiumów w moim teatrze Loch Camelot, gdzie pracuję dodatkowo. W związku z tym, że oprócz śpiewania również zajmuję się tam kostiumami, czasem właśnie tego typu rzeczy, tego typu, powiedzmy sobie, takie stylizowane rzeczy na kostiumy, na jakieś mundury, na stare, bardzo często się tam przydają i postanowiłam to kupić. Uważam, że bardzo fajny też strój, na przykład do pracy, do czarnych spodni, albo nawet do takich zielonych, jak dzisiaj mam na sobie. Nie wiem, czy kolor dobrze widać. Bardzo jestem zadowolona z tego zakupu. Świetny bawełniany aksamit, w ogóle niezniszczona, wszystkie guziki w dodatku, bardzo ładnie wykończona od środka, taką, wydaje mi się, że wiskozową podszewką, także super zakup, jak za 3 zł, nie, jak za 2 zł, to w ogóle rewelacja, ale nawet kupiłabym ją za 20 zł, gdyby była naprawdę potrzebna, a ponieważ była za 2 zł, stwierdziłam, że pewnie się też przyda. To jedna rzecz. Następna rzecz, tutaj mamy, widać, oryginalną cenę, 35 zł, pierwotnie tyle ta rzecz kosztowała. To jest taki płaszczyk, nie wiem, czy to będzie bardzo dobrze widać, ale płaszczyk w kroju fraka. On jest w dużym rozmiarze, natomiast ja kupiłam ten płaszcz dla mojego chłopaka, który jest artystą, jest muzykiem. Bardzo często takie rzeczy właśnie przydają się do takiej ekstrawaganckich kreacji, na przykład na scenę. Tutaj nie będzie dobrze widać, ponieważ on jest na mnie dosyć sporo za duży, ale ma naprawdę świetny krój frakowy i bardzo dobry materiał. Także jestem zachwycona. Z tyłu ma taką patkę, jak przystało na płaszcz. Naprawdę coś takiego, takie ekstrawaganckie ciuchy ze świetnych materiałów są bardzo pożądane i ciężko coś takiego dostać nawet nowe w sklepie. Coś, co będzie na przykład służyło jako właśnie kostium i taki super luksusowy ciuch na scenę, czy też na dojście do sceny. Jestem zachwycona tym zakupem za 3 zł, tym razem, ponieważ powyżej 16 zł wszystko zostało przecenione na 3 zł, więc naprawdę rewelacja. Kolejna rzecz to również coś kostiumowego, ponieważ prowadzę też koło teatralne. Tutaj widzimy za 10 zł przednio, natomiast teraz jedyne 2 zł, taka brązowa bluzka z zamkiem z tyłu, bardzo dopasowana. Jest troszeczkę za duża na mnie, o jeden rozmiar, natomiast dopasować coś takiego absolutnie nie ma z tym problemu. Jest to coś, co może służyć za część kostiumu, może służyć za coś właśnie takie w starym stylu, nawet średniowiecznym, powiedziałabym, więc na wagę złota są takie rzeczy, właśnie o takim kroju troszeczkę dawnym, co może służyć mi za część wystroju. Kolejna rzecz, spadła, to bluza. Bluza firmy Pull&Bear jest naprawdę świetna. Tą rzecz kupiłam w zeszłym tygodniu również na wyprzedaży. Kosztowała naprawdę kilka złotych również, więc super tanio. Co jest przepiękne w tej bluzie, może z bliska będzie lepiej widać, takie piękne hafty na rękawach. To nie jest żaden nadruk, tylko właśnie haft z elementami koronki. I ta bluza jest długa, może służyć właśnie za taką bluzę do leginsów. Ma takie bufiaste te rękawy, więc efekt w ogóle jest wow, gdy się tą bluzę włoży. Być może pokażę ją później ubraną już w którymś ze vlogów. Ta bluza będzie przerobiona, więc we vlogu o przerabianiu ciuchów, który już niebawem się ukaże, będę pokazywała, co zrobiłam z tą bluzą, żeby była jeszcze fajniejsza. Także zapraszam. Kolejne rzeczy. Teraz coś dla mojego taty. Mam nadzieję, że te rzeczy będą dobre, ale dosyć dobrze znam jego rozmiar, więc wydaje mi się, że będzie super. Kupiłam takie spodenki za 2 zł również. Spodenki są firmy M&S. Świetna bawełna, 100% bawełna, w ogóle niezniszczone. Jest to kolor granatowy, w tym świetle może troszeczkę być słabo widać, ale kolor granatowy, bardzo ładnie wykończone. Mamy takie guziczki. W środku bardzo dobrze wykończone. Wszystko pięknie obszyte, bynajmniej nie jest to wytwór jakiejś taniej chińskiej czy też indyjskiej manufaktury. Jest to bardzo fajny ciuszek z grubej bawełny. Myślę, że będzie świetny właśnie dla pana w takim średnim wieku, który jest dosyć elegancki. A teraz coś naprawdę ekstra. Kupiłam również mojemu tacie świetne spodnie od Hugo Bossa. To tak a propos następnego vloga, który jest o markach. Na pewno również pokażę szczegółowo te spodnie. Spodnie są z czystej wełny, w świetnym kolorze. Taka szara wełna, będą doskonałe na zimę. Właśnie myślę, że na mojego tatę będą one idealne. Dosyć szerokie nogawki, on takie właśnie lubi. W dodatku spodnie są, zobaczcie Państwo, takie firmówki. Rzeczy z bardzo dobrych, ekskluzywnych firm. Zawsze w środku są bardzo ładnie wykończone. Mamy wszystkie metki i takie rzeczy jak duży zakład materiału od środka pozwalają nam na wypuszczenie tego materiału, gdyby spodnie były za wąskie. Można je jeszcze o kilka centymetrów poszerzyć. Myślę, że tutaj spokojnie na 4 cm możemy jeszcze poszerzyć, gdyby były za wąskie w talii. W związku z tym warto zwracać uwagę, że firmowe rzeczy będą bardzo praktyczne, nie będą się na pewno nam rozsuwały na szwach. Rewelacyjne spodnie według mnie. Teraz następna rzecz. Również zakup za 2 zł. Już nie ma metki, bo to z zeszłego tygodnia. Granatowa wełniana marynarka. Marynarka jest brytyjska, z angielskiej wełny, firma Dux London. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie wykończona marynarka. Tutaj można zobaczyć, że oprócz metki mamy też taką podszewkę w takie z logo, więc jest to podszewka na pewno zrobiona celowo dla tej firmy, co oczywiście oznacza, że jest to jakaś prestiżowa marka, nie znam dokładnie tej marki, natomiast takich małych manufaktur robiących świetne rzeczy jest w Anglii mnóstwo i myślę, że to będzie piękny zakup. Marynarkę również kupiłam dla mojego chłopaka i ta marynarka zostanie również lekko przerobiona, gdyż na jednym z rękawów zauważyłam maleńką dziurkę, jest to wełna, więc uwielbiają ten materiał mole, jak wiadomo. Będę próbowała zrobić coś z tymi rękawami, myślę, że będzie jeszcze fajniejsza po przerobieniu tego, a będzie to naprawdę banalne. Mam na to pomysł, także w odcinku o przerabianiu ciuchów również wystąpi ta bardzo elegancka marynarka ze złotymi guzikami. O, na guzikach też mamy logo, więc tym bardziej wiadomo, że jest to doskonała jakość i doskonała firma, która dba o wszelkie szczegóły. Następna rzecz, tym razem dla mnie. Kolejne 2 zł bodajże, nie, 3 zł, 25 zł, więc te rzeczy powyżej 16 były po 3 zł. Kupiłam wełnianą kurtkę firmy Only. Only to jest bardzo dobra firma, robią świetnej jakości rzeczy, dobrze uszyte, wykończone, nie jest to jakaś taka najtańsza sieciówka. Kurteczka jest zgrabna, dobry rozmiar, można się zapiąć pod szyję. Tutaj mamy jeszcze takie troszkę futrzane wykończenie i zapięcie. Myślę, że będzie na taką właśnie marcową zimną pogodę, super. Mnie się podoba. Co prawda czarny kolor przy moich kotach nie jest zbyt praktyczny, ponieważ wszystko się obiera natychmiast włosami, ale czasami wkładam takie czarne rzeczy, a krótka kurtka do samochodu, do pracy sprawdzi się bardzo dobrze. Także za 3 zł, wow! Następna, kolejna rzecz to sweter. Kupiłam taki sweterek również za 2 zł. Muszę go chyba odwrócić, ale przy okazji widać, że jest to H&M i napisane jest na metce silk cotton, czyli bluzeczka jest zrobiona z jedwabiu i bawełny. Bardzo fajna. Ja nie jestem może zwolenniczką super takich sieciówek typu H&M, ale czasami niektóre produkty mają naprawdę niezłe i przykładem tego jest ten sweterek. Jest to sweterek męski w małym rozmiarze. Bardzo ciekawy, w taki granatowy, nie wiem czy to też dobrze widać ten kolor, w każdym razie w paseczki w stylu marynarskim, bardzo ładnie wygląda na gołe ciało, jest to bardziej taki już wiosenno-letni ciuszek, rewelacyjna rzecz, naprawdę w ogóle niezniszczona. Następna, kolejna rzecz to spódnica, no i tutaj wow, spódnica kosztowała co prawda 7 zł, więc straszne, ale jest nowa. Jest tu metka, co więcej, jest to spódnica dość prestiżowej firmy, robiącej rzeczy takie bardzo eleganckie, szykowne, bardzo często właśnie z jedwabiu, czyli dość drogiego materiału. Wszystko tu mamy opisane, pięknie na metce pisze, że jest to całkowicie naturalny materiał, eleganckie metki i jest to bardzo ładna spódnica, którą być może również przerobię, ale jest na mnie idealna. Wygląda tutaj na trochę dużą, ale po włożeniu ona się świetnie dopasowuje do figury i nie będzie to widać w całości, ale spódnica jest długa do kostek z takim rozcięciem na nodze. Tutaj widać to rozcięcie. Bardzo mi się podoba kolor i faktura tego materiału jest taka bardzo przestrzenna, w ciekawym wzorze i mam nadzieję, że będę to nosić na różne imprezy letnie. Kolejna rzecz. I właściwie jedna z ostatnich dzisiaj. Mam tutaj sukienkę firmy Jolie Moi, czy też Jolie Moi. Nie wiem jakiej produkcji jest ta sukienka, więc dosyć jest to enigmatyczne, jak to się czyta. W moim rozmiarze jest idealna na mnie. Zachwyciło mnie, absolutnie zachwyciło mnie w tej sukience. Tutaj to wykończenie dekoltu, to jest taki typ bardotka, troszeczkę na lata 60. z elastycznym takim wykończeniem u dekoltu, szeroka na dole, tutaj dół jest bardziej na lata 50. Materiał jest bardzo ciekawy, bardzo modne wzory teraz, więc od razu to chwyciłam, jak tylko zobaczyłam. Na czarnym tle mamy takie tropikalne kwiaty i w dodatku jakby wzór jest podwójny, może tego się nie da pokazać tak wprost, gdyż inaczej wygląda to na żywo, jednak są tak jakby dwie warstwy tego materiału. Tutaj mamy taki cieniutki, przezroczysty materiał z nadrukiem, pod spodem druga warstwa materiału też z nadrukiem. W związku z tym w całości robi to taki efekt 3D. Zapewne w letnim vlogu pokaże się w tej sukience w stylizacji. Zachwycona jestem tą sukienką. Ona nie była jakaś bardzo tania. To jest jedna rzecz, którą dzisiaj pokażę, jest taka droższa. Około 50 zł, niecałe 50 zł zapłaciłam za tą sukienkę, ale po prostu efekt wow, kiedy się ją założy, nie mogłam się powstrzymać. Myślę, że za tą sukienkę, sprawdzałam w internecie, za nową musiałabym zapłacić około 300 zł, więc zakup całkiem dobry. Ostatnie rzeczy, które dzisiaj pokażę, taka jedwabna chusta indyjska. Takie chusty są bardzo przydatne w kole teatralnym, które prowadzę. Akurat będziemy robić teraz, robimy spektakl, który odbywa się w różnych częściach świata. Będą pokazywane tańce i stroje, więc bardzo przyda nam się do Indii, bo jest to oryginalna część stroju indyjskiego. Później zamierzam użyć tą rzecz jako obrus. Mój dom jest troszeczkę w takim stylu orientalnym. Mam dużo różnych rzeczy z różnych stron świata, więc obrus taki turkusowy będzie bardzo fajny na lato. Myślę, że użyję go nawet być może na tarasie jako nakrycie stołu właśnie. Bardzo podoba mi się kolor i ma bardzo ładne hafty, takie złocone. Ostatnie rzeczy, które kupiłam w zeszłym tygodniu, to dwie koszule bardzo markowe. Tada, tada. I będą pokazane w już najbliższym vlogu, gdyż ten vlog będzie właśnie o markowych ciuchach. No to na dzisiaj tyle. Więcej rzeczy na razie nie mam. Kupiłam jeszcze super buty zamszowe. Niestety zostawiłam je w samochodzie i obecnie są dla mnie niedostępne. W związku z tym pokażę je przy innej okazji. Zapraszam na następnego vloga. Być może za jakiś czas zrobię znowu takiego właśnie haula, spontanicznie pokazując jakieś nowe rzeczy, które kupiłam. Cześć, do zobaczenia!